1966 roku, kiedy byłem w jakiś sposób odpowiedzialny za przygotowanie także milenium chrześcijaństwa właśnie w diecezji. Coś w rodzaju drugiego takiego kapelana za sprawy liturgii. I te główne uroczystości odbywały się w miejscu narodzenia świętego Jacka w Kamieniu Śląskim. Oczywiście wtedy nas nie wpuszczono do zamku i do kaplicy, gdyż wiadomo, władze wojskowe rosyjskie zajmowały to miejsce i odbywała się cała uroczystość właśnie na placu. Przy wielkich tłumach tysięcy ludzi właśnie uczestniczących w tej uroczystości. A odprawiał mszę świętą właśnie arcybiskup Karol Wojtyła. Kazanie głosił prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. I takie dwa spostrzeżenia, bo właściwie byłem z boku. Tak cały czas obserwowałem, patrząc na celebransa, a równocześnie na głoszącego kazanie. I był cały czas wpatrzony po prostu w kaznodzieję. I aż to mi zostało, takie dziwne spostrzeżenie, gdy kardynał uzasadniał, jak można być człowiekiem świętym i wypowiedział te znamienne słowa: jeśli współpracuje się z łaską Bożą, to i na kamieniu święci się rodzą. Podniósł głowę, bo rzeczywiście święty Jacek, błogosławiony Czesław, błogosławiona Bronisława. Miejsce właśnie Kamień Śląski. Po tych zdarzeniach dzieliłem się tym spostrzeżeniem właśnie z proboszczem, biskupem pomocniczym Henrykiem. Tymi dwoma takimi akcentami. I wtedy padło takie zdanie: to biskup wielkiego formatu, ale i mistyk. Takie jedno zdarzenie. Jest Góra Świętej Anny, 1983 rok. Pamiętam nasze narady z dzisiejszym arcybiskupem Nosolem, gdy ustalono program pielgrzymki. Mój, wyobraź sobie, papież będzie przelatywał z Wrocławia do Krakowa nad Opolem, nad diecezją opolską. I nas nie umieszczono w programie. Co wiedzą ludzie? Jedyna diecezja pozostanie poza. Ważny Wrocław, ważny Kraków, oczywiście, zrozumiałe. Opole, Śląsk, Opolski. Wtedy arcybiskup dzisiejszy zdecydował jechać do Rzymu, nie konsultując sprawy już z komisją. Był przyjęty, bo się dobrze znali. Przez papieża będzie miejsce. Wtedy przyszły korekty. Nie może tak być, żeby w Opolu czy w diecezji opolskiej jego nie będzie. Uważaliśmy wtedy, że to był wielki gest papieża, powiedzmy taki nie tylko w wymiarach kościelnych, ale ludzkich, dla tych ludzi, dla tej ziemi, która była tak, powiedziałbym, wymieszana w tym okresie powojennym, prawda? Tam trzeba było obecności, co zresztą papież potem podkreślił w swoim przemówieniu na Górze Świętej Anny. Ziemi, która potrzebuje wielorakiego pojednania. I dlatego tu jestem. Także to było dla nas, to był późny czas już, to był luty, kiedy zdecydowano i trzeba było już na czerwiec przygotować miejsca. I te przeboje wtedy, które były z uzyskaniem pozwolenia na miejsce, gdzie ma być spotkanie, gdzie chciano nas w pierwszej chwili ograniczyć do tak zwanego amfiteatru na Górze Świętej Anny pod pomnikiem powstańców. Maksymalnie 50 tysięcy ludzi. A przyszło na to spotkanie około 900 tysięcy ludzi. To były przeboje, które trwały dłuższy czas. Brałem w tym udział, więc w
Można by na ten temat wiele powiedzieć, ale tutaj ten gest papieża, będę obecny na Górze Świętej Anny. Wtedy trzeba było przepracowywać to jeszcze raz i wtedy te słynne nieszpory właśnie na Górze Świętej Anny. Góra Świętej Anny to był niewątpliwie punkt, gdzie chcieliśmy mieć papieża, bo to jest centrum, powiedzmy sanktuarium wielkie, które ściąga z wiernych z różnych stron. I nie baliśmy się o ludzi pod tym względem. Niektórzy według tak zwanej telewizji przemysłowej podali nam wiadomości, że było trochę ponad 1 000 000 ludzi. Ale wiemy też i o tym, że około 100 tysięcy było w poszczególnych sektorach ludzi z biletami Służby Bezpieczeństwa, bo tyle biletów nam zabrano. Także to trzeba też odliczyć czy wliczyć, powiedzmy pod tym względem, bo taka była sytuacja wtedy polityczna. Ludzie byli niezmiernie właśnie usatysfakcjonowani, że papież był na Górze Świętej Anny i to jego wrażenie o tych nieszporach to wciąż wspominał, prawda? To była orkiestra towarzysząca nieszporom ponad 1500 tych tak zwanych muzykantów, jak to się nazywa. Schole odpowiedział, a cały lud śpiewał rytmicznie w takim tłumie. Tu było widać, jak papież wchodził wzrokiem po tym placu z tej tak zwanej łodzi, która tam była zbudowana, ołtarz łódź tak zwany. I potem właśnie te jego słynne słowa. Dziękuję wam bardzo za te piękne nieszpory, bo chodziłem na nieszpory, śpiewałem nieszpory i przeżyłem to bardzo tutaj razem z wami. Nie zapominajcie nigdy o tej pięknej modlitwie śpiewania nieszporów. I można powiedzieć, że od tego czasu regularnie, gdy chodzi o rocznicę pobytu papieża właśnie w diecezji, to przeniosło się także na diecezję gliwicką, są śpiewane wtedy tak zwane papieskie nieszpory. Ten sam tekst, ten sam porządek w kościołach, w parafiach, czy w miejscach, sanktuariach, w takich pielgrzymkowych. W tym roku przypada 25. rocznica pobytu na Górze Świętej Anny. Właśnie te nieszpory są śpiewane i potrafił słuchać. Słuchać, co my mamy do powiedzenia, czy wprost prowokował, można by tak powiedzieć, a zdawać by się mogło, no, głowa Kościoła, jak to się popularnie mówi, powinien tylko mówić. Swoje powiedział, ale słuchał, co tam u was się dzieje. I te pytania były niekiedy bardzo konkretne. Jak żeście przeżywali na przykład choćby tę obecność? Wtedy relacjonowano, jak tam prasa o tym pisała i tak dalej. Mi się wydaje, że to należy do człowieka pytającego, do człowieka naprawdę skromnego, bezpośrednio zbliżającego się do człowieka. No ja jestem biskupem tej generacji, kiedy tego kontaktu nie było tyle. Powiedzmy z papieżem, powiedzmy, bo raczej tej młodszej generacji, choć dziś już wiekowo to minęło. Jest już jednak jako biskup 27 rok, także to już trochę czasu upłynęło, ale teraz przerzucić to wstecz, to wtedy ja byłem młodzikiem po prostu. To tego kontaktu nie było, tym bardziej, że byłem bardziej w terenie zaangażowany w wymiarach diecezjalnych, parafialnych, więc nie w tej sferze, powiedzmy, naukowej i tak dalej. Tego było mniej, więc tego kontaktu takiego nie miałem. A do 83 wracam, tośmy się bali na Górze Świętej Anny. Bo przecież takie oboszczenia, jakie zrobiła, ile tam ściągano wojska, cała Góra Świętej Anny, tych powiedzmy żołnierzy, czołgów, to było przerażające. Dosłownie, wszystko w tych lasach pokryte. A to widzieliśmy dopiero wtedy, jak papież odleciał i wszystko się wyłoniło z tych lasów. Pojechał do Krakowa. Ile tam tysięcy było? No i oczywiście te kontrole były bardzo zasadnicze, powiedzmy. Każdy jakiś podarunek był badany na wszystkie strony, czy tam nie ma, powiedzmy, jakichś
podejrzeń w stosunku do materiałów wybuchowych. Tak to określały wtedy władze, prawda? To pamiętam, nawet lalka, która śląska była przygotowana, to domagali się rozprucia tej lalki, prawda, żeby zbadać. No więc trzeba było jechać na rentgen, żeby prześwietlić, że tam niczego nie ma. Nawet książek nie można było wręczyć. No, były, można tak powiedzieć, okoliczności, które wskazywały, że należy się czegoś bać. Należy się czegoś bać. Zastraszyć też ludzi, żeby nie przybyli, ale ludzie się tym nie kierowali. Ludzie mieli swoją logikę myślenia, powiedzmy, i ciągnęli z różnych stron, choć im przeszkadzano na drodze nie wiadomo jak, ogłaszając, że może być niebezpiecznie i tak dalej. No ale szczęśliwie wszystko było. To jest ta słynna historia z Gliwicami. No, włączone w Gliwice, w nowa diecezja. Ludzie się gromadzą, to jest 15 czerwca 99 rok, blisko milionowa rzesza na lotnisku w Gliwicach, stąd około niecały kilometr tego miejsca. Wszystko przygotowane pod każdym względem, a tu ogłaszają, papież zachorował, nie przyjedzie. Cała świta przylatuje, helikoptery przylatują, wszystko się gromadzi. Jest msza święta, jeszcze z nadzieją, że przecież tyle przylatuje tutaj helikopterów, tylu biskupów, wszystko wysiada od Krakowa, że chyba jednak papież będzie, nie? No nie było. No i to taki, powiedziałbym, był z osobistego przeżycia taki moment trochę załamania. Nie o to chodziło, że tyle przygotowań i tak dalej, no ale wynikało z tego, że będzie to jedyna diecezja, gdzie papież nie był. A więc odwołana, przemówienie wspaniałe, wygłosił, odczytał nuncjusz, arcybiskup Kowalczyk. Nieszporom przewodniczył, także sekretarz stanu. Dużo biskupów, więc wszyscy chcieli być obecni na tym spotkaniu, choć nie było papieża. No i ludzie się rozchodzili w takim trochę nastroju, powiedziałbym, no nietypowym dla takiego wielkiego spotkania. 15, 16 czerwca, godzina 22:25, tutaj do urzędu, do mnie, telefon arcybiskupa nuncjusza. Papież jutro przyjeżdża. W pierwszej chwili nie chciałem wierzyć, ale głos arcybiskupa znam. Ale to będzie nieduże spotkanie. Chcę być w Gliwicach. Papież zdecydował. W katedrze. Mówi nuncjusz, ja mówię, arcybiskupie, to jest niemożliwe. To jest taka ciasnota, gdy chodzi o katedrę i miejsca dookoła, powstanie no, niebezpieczne miejsce, a ludzie przyjdą. No to zastanowić się, za parę minut dzwoni znowu arcybiskup, no i jak żeście rozstrzygnęli? Jednak na lotnisku. Trochę przebudujemy sektory, ponieważ te wszystkie zabezpieczenia władz już odeszły. Nagłośnienie, wszystko zrobimy. Cała noc to była wielka praca do samego przybycia, żeby miejsce przygotować. A ludzie się dowiadują w nocy, bo przy radio naszym diecezjalnym był non-stop biskup pomocniczy, jego głos znają. Bo telefony, czy to jest prawda, czy ktoś nabiera, że papież jednak przyjedzie. No więc biskupa Gerarda znali, jego głos i co chwilę powtarzane przez radio. Potem dostaliśmy się na radio Katowice, już o większym zasięgu tu z tej strony i ludzie płynęli. Proszę sobie wyobrazić, bo to w godzinach południowych miało być, już koło godziny 10 było na tym placu przynajmniej 500 tysięcy. Żadnych zabezpieczeń. Papież przylatuje, jest to krótkie spotkanie. I tu od razu dodam, ludzie się rozeszli,
nie było ani jednego wypadku. To uznali za po prostu, weźmy to w cudzysłów, za cud, który się wtedy stał. Nikomu się nic nie stało, a było gdzieś około 600 tysięcy ludzi. Tego 17 zebrało się na papieżu. Ten słynny potem dialog papieża właśnie tam na lotnisku, prawda, po tym podziękowaniu za to, że Ślązaki, tak on to określił, Ślązaki są cierpliwe. Dziękuję wam za waszą świętą cierpliwość. Bo z takim papieżem to by inni nie wytrzymali, a wyście wytrzymali, no to podziękowanie i tak dalej. I to słynne właśnie jego, ta słynna wypowiedź, prawda, no. I to tak bardziej powiedziałbym w takim dialekcie śląskim, nie? Choć drukowane to jest czysto po polsku. Ale papież mówi, miał przyjechać, nie przyjechał. Nie miał przyjechać, a przyjechał. Gliwice, praktycznie rzecz biorąc, po 1945 roku, to dobre 85% ludzi wschodu. Tu się Lwów przemieścił, Politechnika Lwowska do Wrocławia i do Gliwic. Świat naukowy przeszedł ze wschodu do Gliwic i do Wrocławia. Wilno przyszło do Gliwic. Od strony powiedzmy dzisiejszej Ukrainy, masa od Lwowa to są Gliwiczanie. Oczywiście to już jest dzisiaj któreś pokolenie, prawda, z tej strony. Także tej ludności, jeśli tak wolno powiedzieć, autochtonicznie, nie lubię tego określenia, bo to dzisiaj absolutnie nie pasuje, prawda, jest bardzo mało. To się zupełnie zintegrowało i dlatego ten pobyt papieża też był bardzo ważny, prawda, dla tych ludzi zresztą ma tu też bliskich, powiedzmy, z czasów studiów, nawet dalsi krewni są tu w Gliwicach, powiedzmy, z tej strony. I bywał w Gliwicach jako ksiądz, powiedzmy, mamy zdjęcia, powiedzmy, prowadzić z rodziny pogrzeby i tak dalej. Ale było to ważne także dla tej ziemi tutaj, powiedzmy, no bo diecezja powstała z tej części opolskiej i z części katowickiej, prawda? No to jest jeden Śląsk, ale równocześnie, powiedzmy, tych ludzi ze wschodu tu było bardzo dużo. Jest, ale jak powiadam dzisiaj, to już każdy nawet z tych młodych czy średniej generacji powiada, ja się już tu urodziłem, ja jestem Ślązakiem, powiedzmy, na tej ziemi śląskiej. I dlatego ten pobyt papieża miał też taki bardzo dobry akcent. Powiedziałbym, pewnego rodzaju porównania można by rzucić do tego, co powiedział na Górze Świętej Anny. Dla tej kultury, dla tych obyczajów, zwyczajów różnych, które się w jakiś sposób nawzajem uzupełniają. Ja na przykład bardzo często wyławiam z tych przemówień jego i tak dalej takie zdanie, które jest różnie określone. Widzieć człowieka. Widzieć człowieka w jego wymiarach duchowych, widzieć człowieka w jego wymiarach doczesnych. Co więcej, to takie szerokie spojrzenie na człowieka. To, że to jest też bardzo ważne i to słyszałem właśnie, powiedzmy, na terenie Niemczech. Słyszałem. On wszędzie widzi tego człowieka. On nie będzie akcentował, to jest jego, powiedzmy, naturalne, jak gdyby, przyrodzenie. No, jestem Polakiem, z tej ziemi wyrodzić, tego się nie wstydzi, o tym mówi. Ale to potrafi traktować tego człowieka obojętnie, gdzie jest, w jakiej stronie świata. Widzieć każdego człowieka innej religii, innego przekonania, powiedzmy, na tego człowieka otwarty jest. To mnie w całym, tak powiedzmy, tak, jeżeli tak wolno powiedzieć, w nauczaniu, w tych wielkich podróżach po świecie, widzieć człowieka, dostrzegać człowieka, zbliżać się do człowieka. Caritas, miłość, miłość do drugiego człowieka. To jest, no, tu można by wiele mówić, prawda, na te tematy, ale no, z taką serdecznością, jak on zawsze mówi, objawianie tego Chrystusa sobą. Ja nie zapomnę, taki wywiad był, jak papież był w Toronto, jeden z dziennikarzy, to słuchałem, niestety, to znaczy było w telewizji, w polskiej tego jakoś nie złapałem. Dziennikarz bawarski stawia pytanie Moskwiczance. Tak daleka podróż, kosztowna, oszczędzałam,
co chciała pani osiągnąć, przyjeżdżając tu, do Toronto? A ona odpowiada dziennikarzowi, w języku niemieckim odpowiada, ciekawe, nie po rosyjsku, widocznie znała, skoro niemiecki dziennikarz, odpowiada, chciałam zobaczyć Chrystusa. Pani się pomyliła, papieża. Jak ja widzę to, co on czyni, to widzę całego Chrystusa. Ta zgodność życia z tym, co Jezus Chrystus przekazał. Co przekazał, nie tylko chodzi o słowo, czyny, śmierć, no i całe życie. To jest dla nas znamienne, powiedzmy, że mogliśmy to właśnie odczytywać w jego życiu. To było zawsze takie ewangeliczne, to całe głoszenie. Ta świadomość tej mocy Boga, mi się wydaje to przede wszystkim, no nie tylko przede wszystkim, ale ten sam głos wtedy, niech stąpi Duch Twój, niech stąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Jak się to słucha, to może człowiek być przekonany o tym, że ten Duch Święty jest w nim i ta moc jest w nim i on tym się dzieli. Powiedzmy, to wszystko, co z Ducha Świętego jest dla chwały Bożej i dla człowieka. I tym był papież.